Hej, witam Was serdecznie. Udało mi się wygospodarować trochę czasu na zrealizowanie kolejnego odcinka. Dzisiaj zajmiemy się animacją wycinankową. Tutaj, proszę bardzo, nasz ukochany Julian w formie wycinanki. O. Także nie przedłużając, zapraszam do oglądania. Wycinanka to jedna z najprostszych i najszybszych technik animacji. Polega ona na przesuwaniu i poklatkowym fotografowaniu płaskich elementów. Mogą to być na przykład rysunki, zdjęcia lub sylwetki. Jednym z moich pierwszych zadań w pracowni animacji była właśnie wycinanka. Posługując się jedynie prostymi kształtami geometrycznymi, mieliśmy ukazać dowolną metamorfozę. To był najprostszy z możliwych sposobów posługiwania się wycinanką. Mistrzem w tej technice jest niewątpliwie Terry Gilliam, czyli twórca animacji Monty Pythona. Terry wycinał zdjęcia z gazet, z magazynów, animował wszystko to, co wpadło mu w oko i w ręce. Great. The thing is, you can just chop out what you want. That man's face is tremendous. You can put a cartoon body on it. These are amazingly funny people here. And if it's Christmas, why not use Christmas cards? Jak widzicie, Terry stosuje bardzo ograniczone metody, przesuwanie elementów i podmienianie danych części ciała na inne pozy. So now I got the fig leaf in position. Again, cut out hand is holding on to the leaf there. A much larger blow up of the other hand is holding on here. Tug of war now ensues, pulling back and forth. Eventually. Uwielbiam poczucie humoru Terry'ego. Jednak chciałabym się skupić na rodzimych animatorach. W historii polskiej animacji wycinanka odegrała szczególną rolę. Film, który po wojnie otwiera drogę eksperymentowania w tym kierunku, to Był sobie raz Jana Lenicy i Waleriana Borowczyka z 1957 roku. Lenica był ogromnie ważnym twórcą, nie tylko w zakresie filmu, ale również polskiej szkoły plakatu. W obu dziedzinach miał wybitne osiągnięcia i został wielokrotnie nagrodzony. Z prostej animacji wycinankowej uczynił sztukę przekazującą poważne, pełne refleksji treści. Sztandarowymi filmami z tego gatunku są m.in. Labirynt i Nowy Janko Muzykant. Jan Lenica nie był oczywiście jedynym animatorem, który posługiwał się tą techniką. Wymienić należy również Zofię Oraczewską,
dużego kucie. I Andrzeja Czeczota. Możliwości wycinanki nie kończą się jednak na najprostszych rozwiązaniach. Uzyskany ruch może być bardziej dopracowany i nieco płynniejszy, choć nigdy to nie będzie taka płynność jak w animacji rysunkowej. Tak jak na przykład w filmach Jurija Norsztajna, mojego ulubionego rosyjskiego twórcy. Współcześnie klasyczna wycinanka ma swój komputerowy ekwiwalent w tak zwanym cut-aucie. Pokażę Wam, w jaki sposób animuję taki oto kolaż autorstwa Magdy Rzeźniczak. Pozdrawiam zresztą serdecznie. Magda przysłała mi skany elementów swojego kolażu, a ja zaimportowałam je do After Effects jako osobne warstwy. Tymi warstwami mogę poruszać, przesuwać je, rotować, skalować itd. Jednak istotna rzecz, jaką Wam chciałam pokazać, to rigowanie lub inaczej parentowanie. Jak przyjrzycie się wycinankowemu Julianowi, to zobaczycie, że wszystkie części ciała połączyłam nitkami. Przedramię z ramieniem, a ramię z tułowiem itd. Dokładnie to samo mogę zrobić w komputerze. Skrzydełka tego bąka podłączam pod tułów. Dzięki temu, gdy ruszam tułowiem, skrzydła podążają za nim, a jednocześnie mogą wykonywać własny niezależny ruch. Rigowanie porządkuje zatem części ciała w określonej hierarchii. W Toonboomie jest specjalny podgląd tych połączeń, tak zwany node view. U przeciętnej postaci wygląda on z grubsza tak. Na pierwszy rzut oka może to wyglądać nieco przerażająco i faktycznie, aby się w tym połapać, potrzebowałam około pół roku pracy nad różnymi animacjami w programie Toonboom. Mimo wszystko cutout jest o wiele łatwiejszą, a co za tym idzie tańszą techniką niż animacja rysunkowa. W związku z tym jest bardzo popularna na przykład w produkcji seriali, nawet takich znanych Netflixowych jak Ricky and Morty oraz BoJack Horseman. Cokolwiek się stanie, chcę, żebyśmy trzymali się razem. Kilka lat temu pracowałam w grupie Smacznego, to jest takie gdańskie studio animacji 2D. I wtedy faktycznie sporo animowałam w tej technice cutoutu. Głównie dwa seriale, Mami Fatal i Kaju. Obydwa te filmy są przykładami typowego cutoutu. Jak widzicie, technika wycinankowa ma dużo większe możliwości i dużo szersze zastosowanie, niż mogłoby się wydawać. Nie zapomnijcie zostawić lajków, komentarzy, subskrypcji i do zobaczenia w następnym odcinku.